Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Refren tego psalmu stanowi obietnicę, że ktoś, kto postępuje sprawiedliwie, nigdy nie pozostanie sam. Zawsze zostanie wyzwolony z niedoli, nawet jeśli go spotka. W Kościele słyszymy często świadectwa osób, których mocno dotknęła Boża miłość. Takiej mocno doświadczyli, że nie mogą o tym milczeć. Chcą mówić, chcą dzielić się z innymi. Mówią wtedy świadectwa. Ten psalm stanowić może wzór takiego świadectwa. Zaczyna się od namawiania, aby wspólnie z innymi w rodzinie czy we wspólnocie, w kościele, wielbić Boga. Wielbić Boga, który jest dobry. I tu znajdujemy słowa: wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Potem następuje taki opis osobistego doświadczenia tej Bożej miłości, tego, co mnie spotkało, co mnie przemieniło. I tu przychodzą nam słowa psalmu: szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. A następnie jest zachęta dla innych, aby pójść tą samą drogą. Bo Pan wysłuchuje wszystkich wołających, a samo spojrzenie na Niego napawa radością.